Panie profesorze, jakie objawy powinny skłonić nas do konsultacji z lekarzem w kierunku nowotworów krwi? Nie ma specyficznych objawów i tu czujność musi polegać na tym, że kiedy pojawia się jakaś nowa okoliczność, coś zmienia się w naszym samopoczuciu lub pojawiają się jakieś powikłania, banalne choroby, na przykład przeziębienia, wówczas musimy uciekać się do pomocy lekarza, zwrócić się do lekarza z prośbą o interpretację naszych niepokojów. Znaczna część chorób układu krwiotwórczego i chłonnego rozpoczyna się podstępnie, bez żadnych objawów i rozpoznawana jest przypadkowo, na przykład przewlekła białaczka limfocytowa czy chłoniaki indolentne. Człowiek może w ogóle nie orientować się, że coś się złego dzieje i przypadkowo przy okazji innej wizyty to się okazuje. Natomiast takim najczęstszym objawem, który dotyczy chłoniaków, czyli nowotworów układu chłonnego, jest powiększenie węzła chłonnego, jednego lub kilku, które nie ma związku na przykład z infekcją, zakażeniem, jest niebolesne, niesymetryczne, te węzły są zazwyczaj twarde, ale to oczywiście też wymaga oceny lekarza. To są najczęstsze objawy. No właśnie, a jak już mamy diagnozę, panie profesorze, czy polscy pacjenci mają dostęp do skutecznych metod diagnostyki i terapii tej grupy nowotworów? No tak, zdecydowanie mają. Diagnostyka nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego jest bardzo zaawansowana i bardzo złożona. Ona nie może być wykonywana przez zespół, przez zakład, który nie ma doświadczenia, który rzadko spotyka się z materiałem patologicznym pochodzącym od tych pacjentów. To musi być zakład, który posiada wszystkie możliwe techniki diagnostyczne, a więc od mikroskopu przez badania immunohistochemiczne, cytometrię przepływową, badania genetyczne, molekularne, cytogenetyczne. Wszystkie te metody, a nawet sekwencjonowanie, czyli ustalanie sekwencji genów w tych patologicznych komórkach. Te wszystkie metody muszą być dostępne. Niestety w Polsce są tylko dwa zakłady referencyjne pod tym względem. Jest oczywiście wiele zakładów, które są kompetentne, ale często przesyłają materiał w celu konsultacji, co niestety wydłuża proces. Także to jest sfera, w której jest dużo do zrobienia i zainwestowania niestety, aby skuteczna diagnostyka patomorfologiczna była dostępna dla chorych szybko i skutecznie. A co z dostępem do skutecznych terapii? Jeżeli chodzi o terapię, to ta dostępność do niedawna była zupełnie niezła, jeżeli chodzi o chorych na schorzenia z kręgu hemato-onkologicznego. Jednak w ostatnich kilku latach postęp dokonał się tak wielki, że to stwierdzenie przestało być już aktualne. Jest długa lista nowych leków, nowych metod leczenia, które czekają na proces refundacyjny lub też ten proces refundacyjny przewleka się. Więc niestety są opóźnienia w tym dostępie do wszystkich dostępnych zarejestrowanych terapii. A jakie grupy chorych czekają właśnie na refundację? Choroby z kręgu hemato-onkologicznego to są bardzo liczne jednostki chorobowe. Jest ich kilkadziesiąt, ale najczęstszych jest kilkanaście. Najczęstszą chorobą jest przewlekła białaczka limfocytowa, potem chłoniak agresywny z limfocytów, z dużych limfocytów B, szpiczak plazmocytowy, chłoniak Hodgkina, no i inne postacie rzadsze. We wszystkich tych jednostkach najczęstszych chorobowych, które powiedziałem, są nowe terapie, które czekają na zarejestrowanie. Chciałabym jeszcze zapytać o współpracę lekarzy rodzinnych z hemato-onkologami. Dlaczego ta współpraca jest taka ważna? Ta współpraca jest zupełnie krytyczna, ponieważ lekarze pierwszego kontaktu, lekarze rodzinni, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, no jest pierwsza linia frontu. Do nich się zgłaszają pacjenci. To jest trochę tak jak w układzie krwiotwórczym. Układ krwiotwórczy białokrwinkowy jest regulowany przez końcowy element, granulocyt. Stan granulocyta w tkankach, jak on wygląda, czy on zetknął się z problemem, czy nie, decyduje o tym, jak funkcjonuje cały system, jak są produkowane krwinki białe. I to jest analogiczna sytuacja z lekarzem rodzinnym. Otóż możliwość skutecznego działania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wyznacza właściwą ścieżkę pacjenta, bo ta ścieżka jest złożona i chodzi o to, żeby ona była niepowikłana, żeby była prosta i prowadziła do celu, czyli do wyleczenia. Pierwszą rzeczą jest diagnostyka, a potem skierowanie do odpowiedniego specjalistycznego ośrodka.